Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dark Souls 2. I coś by powiedzieć, co miałem powiedzieć. A już wiem, i nadal nie mam internetu. Jest wieczorny. Znaczy wieczorny. Jest wieczorna pora. I jeśli z tego co pamiętam, miałem coś spalić. Aha, w Majuli. Dobra, na razie tak mi większe nie potrzeba. I się zastanawiałem, czy wrócić się tam, pójść do zwodzonego mostu, czy tam ruszyć. Na razie ruszymy tutaj. No, okej, okay. Coś tutaj jest w ogóle naokoło. Czyli schodzimy na dół. Okej, okay, tu mamy jakieś przejście. A tu mamy skarb. Klasztorny amulet. Nie wiem, nie widzę tego klasztornego amuletu. Proszę, to jest w ogóle coś innego. Z pierścieni nie, z tego nie, z tego nie. Dobra. Przejdę, przejdę. Mniejsza o to, jak nie mogę znaleźć, to nie. Trudno się mogę. Okej, okay, cofam się. Znowu wy. O, ale większe obrażenia dostajecie. Nie za dobrze byś chciał. Może od razu zabić mnie chcesz. A, i od dzisiaj się skupiam na bossa. Będę mniej gadał, dopiero swoje wrażenia, a te zaraz będę po bossie wypowiadał. O, tam jest małe przejście, nie musiałem go zabijać, mogę go ominąć. No cóż. Ale mnie kusi sprawdzić, co jest tam. Nie będę cię wymijał. Właśnie może się zdarzyć tak, że tam będzie ślepa uliczka i ja na tym źle wyjdę. A się źle wychodzę na tym, że czary marnuję. No, odsłoń się. Taki skin. Dziękuję bardzo. I pewnie po nic to robiłem, ale... Co? Gdzieś... No nie, na dole jeszcze jest. Kukła i mroczna... Co? Czekajcie. Mroczna przesyłka, czy ja źle przeczytałem? Pastylki. Przedmrotne, okej. Okay. Dusza dumnego rycerza. Stara halabarda rycerska. Co mi się nie przyda? Czyli po nic walczyłem. Czyli okej. Okay. Czyli albo bieg, albo walka. Aha, hu. Hu takie jak cholera.
No to teraz się wpakowałem. A wyjdzie stąd, czy gdzieś się pchał na siłę? Gdzieś się pchał na siłę. Dobra, to jest głupie co robię i pewnie zginę przez to. Okej, udało się. Dobra, jest winda jakaś. Go, 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 w dół. Jeśli spadniesz na głowę, to cię zabije. Może jednak... Może jednak trzeba mi było... Jeść na wszelki wypadek na górę. Może mi jednak trzeba było iść do tamtej części... Heide. Czy mam złe przeczucia? Ech, dobra, tam jest jakby co przejście. W ogóle mnie nie widziałeś, ani nie słyszałeś. Okej, tu nic nie ma na pewno. Chyba nie. Chyba, że nie wiem. A, tu jest dziura, nie zauważyłem. Rozjaśniałem sobie ekran, a i tak mam ciemno. Dobra, ja trafiłem. Ja trafiłem do miejsca, z którego zaraz będę zwiewał. O, albo i nie. Dobra, nie, usiąść wpierw. O, od razu jaśniej. Nie za to. TikTok. What is it? I don't know you, and you don't know me. To się poznajmy. Things are... Normally, people keep a safe distance when they see this mask. To you. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, they say Drang Lake brims with power, and so I came to claim. What a strange place. You are an odd one indeed. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I will. You are an odd one indeed. I've always... Well, you've made... I come... Dobra, powtarza się. Zostało mnie, gadam? A ja się z taką ilością dusz trochę boję, więc chodźmy na chwilę do Majuli, wydajmy je. Rzućmy to kość, proszek, pyłek, to co było do ogniska i... Ty co taka siedzi strapiona? Nie musiałaś wstawać. Oczywiście, nowy poziom. Okej, okay, cztery będą. A i na więcej nie jesteś? No okej. Okay. I starczy mi na jeszcze cztery klejnoty. Zawsze to coś. Tak, ja też wiedziałem, że wrócę. Ja też bardzo dziękuję. Zginie od twierdza, przystań niczyja. Aha, to jest przystań niczyja już. Ja chcę jeszcze się wrócić tam do tego... Aha, chcę się wrócić do tego miejsca. Chcę ten strażnik zobaczyć, co tam jest. I wrócimy się do Heide i jednak zakończymy Heide.
Pomiędzy kamienicą za tym mostem. Gorzej, jak za tym mostem. Będzie coś strasznego. I ja tam zginę kilka razy. Muszę pewnie też bym zginął. Prawo nic nie ma, po lewo nic nie ma, idziemy w prawo. Znaczy nic nie ma, nikogo nie ma, o. Okej, można otworzyć. Hełm rycerski, nogawice rycerskie. Wszystko dla rycerza, pewnie ten startowy rycerz, ale nie jestem pewien. Myślałem, że wchodzić tutaj na górę. Tu mamy co? Nawet nie ma interakcji. Trochę nad tego. Właśnie, trochę nadwyrażone. Dobra, bo się strzały używają zamiast tego. Zamiast ataku. Chociaż ten mroczny przestwór mnie interesuje, ale nie. Pójdziemy wpierw zakończyć całą lokację z Heide. Że nie wiem, czy to jest cała, ale tak mi się wydaje. Gdzieś wylądowałem, nie wiadomo gdzie. Chyba, żeby jednak ten przestwór przejść. O, tam to już zniknęła. Nie, idziemy do Heide. Przynajmniej jest jaśniej. Czekajcie, chcę tutaj. Właśnie, bo jak na jednej wieży była ta od cudów, to może na drugiej. Tam za na drugiej, tam za mostem będzie ktoś od czarów. Zresztą mi się nie podoba, że tam ten wojownik tam stoi. A po drodze za mną może powiedz aż pięciu. Tak, dwóch i trzech to pięciu. I tam jeszcze jest Skar. Może Skar sobie na razie podaruje. O, te się do obrony. Nie chcę je przepuścić. Wow. To mnie zastanawia, jak ja mam ten most opuścić. Znowu ten podest. Mogliby spaść. Może jakbym się tutaj ustawił jakoś, to by może zlecieli. Też czekajcie, jak sobie... Jako... Aha. Jak sobie weszli, to by zostawili... Ej, skąd on się tu... Chyba, że to aż stamtąd ten jeden przyszedł. Aha, to mam przerąbane. A ta klapa do czego służy, powie mi ktoś? Nie wiem, do czego ta klapa służy. Tutaj też niczego nie widzę, no ale też nic nie widziałem. Oprócz skarbu. Dobra, może w skarbie jest jakaś odpowiedź. Siemka. I na razie. Jak mnie zabijesz, to ja cię zabiję. Boskie błogosławieństwo. Ty idziesz na... Ty aż na mnie tak przybiegłeś? Okej, okay. Nie wiem jak to zrobiłem, ale przetrwałem.
Myślę, że z tą klapą coś powinno być. Tylko nie musimy, że tamtą klapę, co tamten stoi, muszę coś rozkotworzyć czy coś. Czy dotknąć jakoś. Nie wiem. Y. Nie, no nie mogę. Nie, bo że tamtą muszę otworzyć. Chodź, ja go zabiję. Dobrze słyszałem. A, czyli to oni są strażnikami tych klap. Ale to dobrze, że go zabiłem. Że go zabijałem po to, żeby się rozejrzeć za czymś, co mi ułatwi. Ale na jedno wyszło. No chodź tutaj bliżej. Okej. Mam nadzieję, że to wystarczy. Pociągnij szybko. Okej, słyszę, że most się opuszcza. O, wycofał się. Fajnie, fajnie. Katedra Błękitu. Klejnot. Aha, nie sprawdziłem. Ale chyba nie zginę. Pierścień spętania i kukła człowieka. Razy 5. Ula la, ola boga. Jo? Ty skubańcu. Dobra, przejdziemy tu. Aha! Super. Jeszcze mi się ten... Ach, Boże. No. Okej, okay, jest. Ja właśnie to powiedziałem, że mi się kostur zablokował. Orenstein, czyli dobrze. Jak było zabójca smoków. No chodź tu. Pamiętasz mnie, Orenstein? Dawałeś mi razem ze swoim bratem niezłe ściry. Ja czy nie pamiętam, czy Smok to był twój brat? Czy jak to było? Oż ty! Taki cwany? Nie dam się tak łatwo. A, miałem nie rozmawiać, dobra. Okej, trochę ciężej się robi. A najlepiej się na niego trzymać na średni dystans, żeby mu pozwolić wyprowadzić atak, przed którym zrobimy unik. Okej.
Nie było tak ciężko. W jedynce to on i Smaug dawali mi nieźle popalić. Stary pierścień lwa. Czekajcie, to jest to. Wzmacnia siłę kontry broni do pchnięć. O! Czyli jednak coś przemawia za tym, żeby się pobawić trochę w te rapiery szpady. O! Nie zauważyłem go. Sobie zaraz go ustawimy. Zamiast... czekajcie. Jak mnie nie trafiają, to on mi jest niepotrzebny. Okej. Okay. Nie zauważyłem go. Musiał być niedawno. A! To może był tutaj ten sprzed chwili. Wyglądasz na wojownika. Więc raczej mi nie pomoże z nauką magii. Później sprawdzę, co to jest. Z Heidze i Paweł. Maska, maska, maska. A, to jest zbroja. Myślałem, że maska to maska będzie. Okej. Okay. Ale tak mi się bardziej podoba. Halo. Transient being. This is no place for... Be gone. You... Transient be... You would never... Be gone. Trans... You would never... Nie lubię cię. To coś? O, tu jest przejście, okej. Okay. Że mnie ominął. A, ognisko jest tylko. Okej, okay, ognisko rozpalone. Dobra. To wracamy do... A, mamy 20 tysięcy dusz. No to ma Jula oczywiście. Tylko tym razem zakupię trochę więcej klejnotów, tak w razie W. Więc z tobą zaraz porozmawiam. Jak byś się mniej spodziewała, że wrócę? Tak, i tak mnie boli tyle wydawać. Muszę zaraz zakrztusisz. Tak, tak. Modlisz się do mnie? Wiesz co? Chociaż, ale na razie nie mam aż na tyle zakręć, więc... Czekajcie, jak mi rosną statystyki. Aha, szybkość zrzucenia zakręć. Za szybkość rzucania zaklęć sobie zrobimy przynajmniej tak do 70, żeby było. Na razie. Na razie o 69, więc jeszcze wydamy tyle w inteligencji, żeby było 70. Dobra, i nie mam już dusz, ale wydam resztę w klejnoty. Trzy jeszcze powinno mi być stać. Chyba, że może te bomby się zaczną wam przydać. Dobra, tam mam jakąś jedną. I tak, mam twierdzę i mam ten przestwór, ale chyba pójdziemy do przestworu. Ale nie wiem, czy ruszać przestwór, czy go zostawić na kolejny odcinek. Zobaczę przynajmniej ile, co tam był, co tam, jak to wygląda, jak to się wchodzi. Przestwór, co ja gadałem z tym przestworem? Czemu mi się przestwór pojawił? Przestań niczyja. Stara się tu ciemno. Tam widzę coś wiszącego. Widzę statek, to już mi się podoba. Tak, wiecie co?
A zakończę rozgrywkę tutaj. W świetle ogniska. Kuko jeszcze jako tako wygląda, chociaż twarz taka już niepiękna. Dobra. Może was dziwi mój build. No, noszenie tego. Tak broni, ale tak jakoś zdecydowałem. Dobra, dziękuję wam wszystkim za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku i miłego jak zwykle dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Pa, pa!